Cześć, jestem Fara, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. W końcu mamy letnią aktualizację. Wczoraj została przeniesiona i dzisiaj, moi drodzy, jesteśmy świeżo po aktualizacji. Dostajemy od razu nową plażową Julkę, którą sobie wyposażymy. Tutaj jeszcze dostałem taki jakiś prezencik od ziomeczka. Wow, zimne ognie, dziękuję, wyposażam. Sprawdźmy, co się dzieje w sklepie z przedmiotami, czy są jakieś nowe rzeczy. Jeżeli będziecie decydowali się na zakup czegoś, no to pamiętajcie o kodziku Farel. Dziękuję każdemu za wsparcie. Ja sobie też właśnie kodzik wpiszę. No i zaczynamy! A więc tak, moi drodzy, na samym początku polećmy sobie na nową miejscówkę Indiana Jonesa. W to oto miejsce. Zobaczymy, co tam się znajduje. Prawdopodobnie jest jakiś ukryty skarb Indiana Jonesa albo jakaś ukryta komnata. Od razu tam lecimy i zobaczymy, o co chodzi. A na koniec tego filmu wbijemy sobie jeszcze na mojego Twitterka, poprzeglądamy sobie różne tweety osób, które zajmują się leakami, bo widziałem naprawdę mega dużo ciekawych informacji, więc zostańcie do samego końca i sobie wspólnie to przejrzymy. Okej, na samym początku sprawdźmy, jak nazywa się ta miejscówka i czy będzie jakiś może nowy boss na tej miejscówce. Na razie mamy znaki zapytania, ale za chwileczkę powinien nam się pojawić. Ja oczywiście gram sobie customka na spokojnie, żeby nikt nam tutaj nic nie popsuł. Zawiłe świątynie, no dobra. Ciekawe, czy będzie nowa pompa, bo ponoć ma być też nowa pompa dodana do gry. Zejdźmy sobie do podziemi i zobaczmy, o co tutaj chodzi. O, o, jakiś dziwny dźwięk słyszę, czekajcie. Jakiś symbol. Symbol niebieskiego znaczka, zapiszmy sobie ten symbol. Lecimy dalej, mamy ściany. Rift to go, który się przyda. O, beczunie. Jakieś jedzonko. Może być. Gdyby nas coś przeatakowało. Powiem wam tak, mega fajnie wygląda ta świątynia. Myślałem, że to będzie coś gorszego. A to naprawdę wygląda fajnie. Albo mi się wydaje, albo słyszę znowu ten sam dźwięk. Spójrzcie na to! Co to jest? Ja mogę tym obracać? O kurde. Czyli rozumiem, że musimy odgadnąć hasło, wtedy wejdziemy do tej bramy i zobaczymy, co tam się dzieje, ale czad. I są, jest ten sam symbol, który znalazłem, czyli musimy prawdopodobnie odnaleźć wszystkie symbole, wtedy nam się otworzy ta brama. Jestem mega ciekawy, czy te symbole na przykład zmieniają się co mecz, jeżeli tak, no to Epic Games zrobił nam niezły kontencik. Co my tu mamy? Pana Wilka, panie Wilku, jednego pana możemy wybić, na drugiego możemy wskoczyć, okej. Będzie nam szybciej się podróżowało. Niebieski symbol. Mamy. Jeszcze jakiś inny trzeba symbol odnaleźć. Na pewno. Okej, tu mamy jakąś kładkę. I tam można rybki łowić, ale bajer. Ej, czekajcie, co to jest? Patrzcie. Grafika zbugowana, co jest? Nie no, Epic Games. Ale popsuliście tę miejscówkę. Ja was tu chwalę, że to fajna miejscówka. Wy tak popsuliście? Znowu słyszę ten sam dźwięk. Czekajcie, jest! Czerwony symbol, okej. Trójkąt z tym. No dobra. Znaleźliśmy już drugi taki sam symbol. Więc pewnie jeszcze dwa będą. O, jest kolejny. Co to jest? Kolejny taki sam. Zaznaczmy sobie go jeszcze raz. Okej. Czyli potrzebujemy jeszcze tylko jeden symbol i prawdopodobnie uda nam się otworzyć tą komnatę. Gdzie można go znaleźć? Gdzie można go znaleźć? O, o, czekaj, czekaj. Gdzieś coś... Słyszałem. Tutaj! Kolejny taki sam symbol, czyli niebieski i trzy czerwone. Let's go! Wypijmy sobie kewa, bo jak... No kurde, felek, bo zaraz nie wytrzymam. Wypijmy sobie kewa, bo prawdopodobnie tam będą na nas czekały jakieś pułapki, bo to jest w końcu Indiana Jones, co nie? Indiana Jones zawsze ma takie przygody dziwne. Kurde, gdzie jest teraz te wejście tutaj? A, tutaj. Git, git, git. Okej, czyli tak. Niebieski. Raz. Raz i trzy czerwone. Czerwony. Teraz będzie niebieski i czerwony. I czerwony. I uwaga! Tak! To działa! To działa! Uwaga! Drzwi się otwierają. I co to będzie? Wow. Wow. O! Trap! Trap trujący! Ła! No dobra, nieźle, Farel, nieźle. Czyli wiecie co? Chyba wezmę jednak mojego wilka i przebiegniemy. Wilk, stój, stój, stój! Dobra! Jedz, jedz, jedz! Mgiełka, 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 mgiełka. Dobra!
Jesteśmy w środku. Co jest? Prawie padłem. No nie wierzę! Złoty pomidor! Co ja zrobiłem? O kurde! O nie! Czy to się zawali? Co jest? Na razie czego mam rifta? Będę mógł uciec. Ale Epic Games zrobiło robotę! Ja nie mogę! Farel, odkrywca, złamał hasło Indiana Jonesa. Mogę to rozwalić? Tak, ja muszę to rozwalić nawet. Nie, nie mogę. O co chodzi? Tędy? Jakieś nagrody. Halo? Tak, są tam nagrody! Szybko te pnącza trzeba zniszczyć. Jest! Ulepszona skrzynka. Złoty PM. Lepsza pompa. I to coś do cięcia. Okej. Czy mogę jeszcze gdzieś tutaj coś zniszczyć, rozwalić? Czekajcie. Ale że my widzowie złamaliśmy hasło Indiana Jonesa. Łapkę zostawcie za to w górę. Okej. Tu się wszystko zatrząsło. Ale... czy ja mogę gdzieś tam dalej jeszcze iść? Rozwalmy to. Nie gadajcie, że tylko tyle, że to tylko tyle i że mogę tylko otworzyć dwie skrzynki. No nie mam pytań, naprawdę. Myślałem, że coś jeszcze będzie tutaj. No ale... wow, 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 kamień! No i zginąłem, nie mam pytań! Czyli jak uciekamy, to goni nas kamień. Nieźle, dobra. Przejdźmy teraz na Twitterka, zobaczmy, co nowego przynosi nam Fortnite. Pamiętajcie, wbijcie, zafollowujcie mój Twitterek. Wczoraj na swoim nowym kanale robiłem samochód, który jeździ po wodzie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to koniecznie klikajcie. Link w opisie, kanał Farelski. I sprawdźmy sobie, co likerzy nam tutaj pokazują. Zacznijmy od takiego japońskiego Fortnite'a. Tutaj mamy gościa, który odnalazł tą nową pompę. Patrzcie. Nie, to jest SMG. Ja myślałem, to jest pompa. Wow. Ładujesz ją jak charge'a i strzelasz, ale mocny laser. No to coś takiego trzeba będzie znaleźć i nagrać o tym odcineczek. Jak widzimy, Porta Fort powraca w końcu do gry. Uwielbiałem ten forcik, to jest fort kieszonkowy. Jak ktoś nie wiedział, rzucało się go i budowała się budowla żelazna. Fajnie. To jest właśnie ta nowa, ten nowy SMG Charge. Tak to się chyba nazywa. O proszę, z tego co widzę, Jacob dostanie swoją szafkę. BL Jacob Bundle. Zobaczcie, fajnie to wygląda, fajny secik. Możecie w skali od 1 do 10 ocenić ten pakiecik. No i napiszcie mi, jak ja kiedyś będę miał swoją szafkę Fortnite do kupienia, jakie to miałyby być skiny, z jakimi dodatkami. Jestem mega ciekawy waszego zdania. Jak widzimy, tutaj mamy jakiś obiekt z Gwiezdnych Wojen i nie wiem, co on robi. Jeżeli jesteście fanami Gwiezdnych Wojen, napiszcie mi. Albo czekajcie, wygoogluję. Jest to urządzenie, które skupia moc w sobie i różne informacje. No, nie wiem, do czego to służyło, ale z pewnością się dowiemy. Nie gadajcie, że Fortnite... ja jestem mega fanem Dragon Ball. I jak widzicie, to jest z Bulmy Korporacji, C Corporation. Takie fiolki, które się rzucało i budowały się budynki. I nie gadajcie, że będzie kolab z Dragon Ballem. Tak jest, moi drodzy, prawdopodobnie będzie kolaboracja z Dragon Ballem. Mega się jaram, ja chcę mieć Son Goku w swojej szafce. Tak więc, moi drodzy, na dzisiaj to było tyle. Udało nam się złamać hasło. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się przydał. Jeżeli tak, łapka w górę, subskrybujcie kanał, wspierajcie z kodem Farel. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!